Dzień dobry, witam, to ja Walkis, a to jest Transport Fever 2 i myślę, że to jest dobry rok, aby wprowadzić na naszej kolei TGV. Bo czemu nie? Tylko, że jeszcze mnie nie stać, już mnie miało być stać, zacząłem nagrywać, dobra, stać mnie, 221, cyk, flup. No i powstały, proszę państwa, kupiłem pierwsze TGV. Teraz tak, zacząłem grać w tę grę trochę jak w Cityski i pobudowałem sobie nadmiar znowu autostrad, znaczy nadmiar. Ostatnio się kończyła ta jako Babington, nie? No to troszeczkę przerobiłem tej zjazdy z tego do tego Babington i dodałem trochę dróg, które są pod kompletnie kijowymi kątami, ale teoretycznie wszystko jest ładnie podłączone. No i jakby, tak jak mówiłem, gram jak w Cityskach, więc staram się też tak, używać dróg jednokierunkowych tutaj kombinacji tu przy zjazdach, tak żeby się nie korkowało. Na razie ta jedzie jeden samochód na 3 godziny, także to nie jest raczej takie niezbędne, no ale ładny tutaj mostek jest taki, kosztował mnie bardzo dużo pieniędzy nad wodą. Tutaj potem taki zjazd jest fikuśny koło tej farmy i tutaj w razie czego tu jakbyśmy coś kiedyś mieli, chcieli ktoś... Nie, to jest w każdym razie. I tutaj aż do Nailsea. W Nailsea też jest tutaj teraz ładny zjazd zrobiony, to jest rondo i też jest rondo i pisaliście mi, że no dzbanie, przecież masz gotowe skrzyżowania i w ogóle zjazdy z autostradą, tylko sobie kliknij, tutaj jest to jest i tu masz gotowe już, po co robisz, przecież jak masz gotowe? Ja, fajnie, tylko że te gotowe są strasznie paskudne. One są takie dosyć kompaktowe, no ale zobaczcie, no co to za roller coaster tutaj jest, no nowe, no gdzie takie coś, no ja jestem upośledzony i mi takie coś będzie przeszkadzało i ja wolę robić takie jakieś łagodniejsze te zjazdy, wiecie, i podjazdy. I tak samo tutaj jest tak dosyć nisko, bym powiedział. Nie wiem, czy mi by się tak udało, jakbym chciał zrobić, ale no tutaj ciężarówka to się raczej nie zmieści. Będzie jak na tym filmie, znaczy jak na tym kanale na YouTubie, tam jak ten most tam 11 stóp, 8 cali chyba bodajże miał i tam co chwilę komuś z jakiejś ciężarówki dach ściągało, no to mniej więcej tutaj też byśmy sobie mogli kamerę zainstalować i kanał do YouTubie otwierać, także kurde. O, jakiś jest problem. Pociąg 20 ma problem. Gdzie ty jesteś? Czy to jest TGV1? Tak. Przyjechałeś tutaj pewnie, albo cię zmodernizowałem czy coś, ale gdzie nie, czekaj, wróć. Czemu on jest tak koszmarnie długi? Aha. No tak, ty tutaj sobie teraz nie zawrócisz. Ja pierniczę, zmodernizowałem na TGV-ki, ja nie sprawdziłem, że one są tak strasznie długie. Tutaj się zmieści w ogóle na tym... Jeszcze też poodnawiałem trochę. Te są teraz chyba odnowione. Trochę pokupowałem nowych po prostu, pozamieniałem je na te same. Zapauzowałem sobie na razie upływ czasu, mamy 84 rok, to jest bardzo dobry rok, ja bym powiedział. I zapauzowałem sobie po prostu upływ czasu na chwilę. Ja tylko muszę zobaczyć, czy skracać pociągi, czy wydłużać peron. O, tutaj przyjechało jeszcze TGV. On ma w ogóle pojemność o 4 osoby większą. Jest dłuższy chyba o 3 wagony, autentycznie. Jest dłuższy o 3... wagony, bo tamten się mieścił na peronie bez problemu. Powtórzę jeszcze raz, jest dłuższy o 3 wagony, a ma o 4 więcej miejsca. Czemu to musi być tak debilnie zrobione? Ja rozumiem, że to jest tam jakoś zeskalowane, żeby, nie wiem... Znaczy 4, przepraszam, tutaj na 3 wagony, jeden to jest lokomotywa z tyłu jakby, tak, no to dobra, no niech tam będzie, no ale i tak, kurde, 4 miejsca więcej, a jest tak koszmarnie długi teraz. To plus jest taki, że jest teraz szybszy i tak dalej, nie, no to tam ten, tylko że no kurde, ja przedłużać mam, gdzie ja tutaj to przedłużę? Ten peron jest i tak dość długi. O, ładnie się mijają, ile ty w ogóle jedziesz? 130 na godzinę, no to nie powiedziałbym, że to jest jakaś rekordowa prędkość tutaj. Tutaj musiałeś zwolnić do 120, to ty się dopiero rozpędzasz. Ja mam za krótkie trasy dla takich pociągów, zanim to się rozpędzi do tych 300 na godzinę, to od razu musi kurde się zatrzymywać. 143, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 550, 151. To rozumiem, że tu poszli trochę w realizm, jeśli chodzi o prędkość tego, tylko że to tak średnio sprawdza w takiej grze, gdzie te odległości też nie są jakoś specjalnie... Znaczy tu są dość duże odległości. Dobra, może nie, ale... Kurde. Żeby to jeszcze rzeczywiście jakoś dużo szybciej jechało, no to bym zrozumiał, ale... Kurde, to jest za długie.
tu się... To się może zmieścić. Dobra, bo tutaj mam chyba najdłuższą stację z wszystkich. Bo tutaj długie towarowe przyjeżdżają. No to tutaj się zmieści. O kurde. Dobra, a dalej jedzie jeszcze... Jeszcze jadą dalej, czy już nie jadą dalej? Czy wyjedzie się też do Whitchurch? Tak! O matko. Do Whitchurch niestety... Whitchurch mogę... Mogę przedłużyć tutaj tor. Dobra, to tutaj mogę akurat zrobić remont. Budynek zostanie usunięty. No, no dobrze, no to, to usuwaj. Gdzieś wagony mi pozjadało znowu. No usuwaj, ziomek. No to trudno, no, no kurde. No co zrobisz? No nic nie zrobisz. No dobra, perony też już od razu dobuduję, żebyście nie krzyczeli. Proszę bardzo, tutut. Dobra, poradzisz sobie, czy mam cię tutaj ręcznie zawrócić, bo się pociąg zip trochę zrobił. Może ja cię zawrócę, co? Bo będzie... O, dobra. No to tutaj się zmieścił. Nawet może bez tego ostatniego segmentu, ale się zmieścił. Dobra. Teraz problem jest taki, że ja muszę przedłużyć stację w Bebington jakoś. Także prawdopodobnie ten tutaj uroczy wiadukcik przestanie zaraz istnieć. Może nawet teraz to zrobię. No i tam, na tam gdzie byliśmy na początku, nie? Także remont. Dalej jeszcze nie wiem, to też musimy tutaj sobie usunąć. Może by tutaj się udało zrobić, kurczę, tunel pod spodem wtedy. Może tunel. Tunel mnie tutaj jeszcze ratuje jakoś, bo fajny tutaj było to przejazd ten, znaczy. No i dobra, cyk, cyk. Tu już się nie da, ale to jeszcze by trzeba było też w tę stronę przedłużyć, także tutaj też remont, tutaj remont. Tu już dalej nie, bo tutaj już mam ten piękny wiadukt. Nawet nie chcecie wiedzieć, jak długo ja go robiłem, żeby on był taki ładny i taki... Taki równy, żeby te filary miały dobre odstępy, żeby się wszystko mieściło. Także pliska, żeby to zostało, bo bardzo by było fajnie. Dobra, remont dalej tutaj. Dawaj mi tutaj jeszcze ten cyk, cyk. Ups, cyk. Peroni, minerale też oczywiście trzeba. I ten peron widzę już jest nowocześniejszy, bo tutaj tak właśnie jest, że jakby stacje zbudowane wcześniej, ups, stacje zbudowane wcześniej zostają tak jak były, czyli są takie oldschoolowe, a to co zrobimy później to jest jakby, wiecie, zmodernizowane. Tak samo tutaj właśnie teraz też tak to wygląda. Teraz czy mogę całą tę stację zmodernizować? Czy mogę tutaj jakby peron na peronie? Czy muszę stare perony usunąć? Chyba muszę usunąć, niestety. Zrobimy remont, wiecie, no jak już robimy... Jak już remontalki, to remontalki, tak? Ups. Dobra, chyba usunąłem przypadkiem budynek stacyjny. Budynek stacyjny mógł zostać jako taki zabytkowy, wiecie. Perony, nie perony zmodernizować, ale... A, teraz... O, hej! O, jakie to jest wielkie! A, jest small, medium i large, dobra. To chyba był taki medium bardziej, nie? Kolizja? No oczywiście, że kurde, kolizja. O! To chyba trzeba większy remont niż się spodziewałem wykonać. O, ale halo, dobra. Latający ludzie. Bardzo ładnie. Nie wiem, czy wam to jakoś doda do komfortu, czy coś takiego. Dawaj mi tu remont. Czy to wam jakoś doda do komfortu, czy coś takiego? Nie mam pojęcia. Pewnie, a tu się zmieści teraz masny? No nie, ale on jest wielki, naprawdę. Dobra, medium main building, proszę bardzo, przynajmniej dojście będzie. I medium side building też, proszę bardzo, tutaj i tutaj. Trochę nostromo. No ale dobra, a mist coś tu jest? Special platform room. Aha, chyba do czołowej to przychodzi. Do stacji czołowej to chyba potem przyjdzie. Ale tutaj to za bardzo jakby nie ma... Chociaż... Jakby ten budynek główny nie był tutaj, tylko przy tym miejscu, to by się udało taki fajny zrobić tutaj dings. No ale niestety... A co to jest? Side entrance. A nie, to tutaj nie trzeba. Tutaj sobie zrobimy tylko przejście podziemne jeszcze, tak gdzieś na środku, no tutaj obojętnie. Dawaj, cyk. Cyk, przejście podziemne musi być gdzieś, przynajmniej jedno, bo chyba nie będą mieli innej opcji przechodzić, no. Zadaszenie, proszę bardzo, cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. No i elegancki, kurde, funkielnówka nieśmigana stacja, piękna stacja. Tylko ten tor jeden to też by można było zmienić jeszcze na szybszy. Co prawda, tutaj i tak pociągi się zatrzymują, te pasażerskie, więc ten tor nie musi być wcale ten wzmacniany kek. Aha, i tutaj teraz nie mogę tego postawić. No dobrze, no to znowu trzeba stąd wyjść, usunąć kawałek tego toru.
Zostanie usunięta sygnalizacja, no bywa. Teraz tak, wyjdź, 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 tu skonfiguruj i tu jeszcze teraz ten tor z powrotem, pyk. No i dobra. Teraz musimy tory tutaj dokleić tak jak były. Sieć trakcyjna, tak. Dobra, tutaj w ten sposób. A tu jeszcze mamy w ogóle stare tory. Trzeba by je zmodernizować, co prawda tutaj i tak chyba z prędkości maksymalnie nie osiągnę na tych łukach zarąbistych, te żywy, ale trzeba by było je tam przyspieszyć. Dobra, czy tutaj się teraz uda bezboleśnie? Nasyp proszę, bo rozjazdy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, dobra, jest okej. Tutaj takie coś. Tutaj takie coś. Pyk. I teraz semafory. Jednokierunkowy tutaj bym prosił. Może przed słupem się uda? Za słupem. Będzie doskonała widoczność tego słupa, naprawdę. I drugi tutaj niech będzie. Następny, o, rzadko są te słupy dosyć, to damy tutaj jeszcze takie, proszę bardzo. I tutaj też jeszcze takie, proszę bardzo, żeby wiecie, żeby tutaj była samoczynna blokada liniowa, żeby pociągi mogły jeden za drugim jeździć w miarę bezproblemowo, bezobsługowo. Czy tutaj też jeszcze dać semafor? Ja tutaj dawałem te semafory na wyjeździe, ale żeście mi potem pisali, że nie trzeba, bo i tak jakby domyślnie stacja ma tak jakby wbudowany semafor, dzięki czemu jest dobrze. Ale ja tam nie wiem. Dobra, średnia ulica, bo nie średnia, tylko może duża tutaj ulica. Jak już robimy remonty, to róbmy remonty takie. No i teraz tak, w ogóle traf sobie znowu. O, teraz trafiłem. Coś takiego byśmy tu chcieli mieć, nie? Teraz trzeba by tutaj środek troszeczkę... no w ten sposób musiałoby być. Innej opcji tutaj nie widzę w tej chwili. Ale może być. Może być. Bierę to. Bierę to. Co prawda jest nadmiar tutaj jeszcze przestrzeni, to by mogło być dużo płytsze tutaj to w tym miejscu, no ale gra nam nie pozwala na takie tutaj rzeczy, więc trudno. No ale stacja w Bebington jest bardzo ładna, zmodernizowana, pięknie. Ups, nawet sobie można tu będzie jakiegoś screena zrobić, tylko znowu jaka kombinacja klawiszy była, żeby interfejs zamknąć. Nie mam pojęcia, ale tutaj można było chyba sobie to powyłączać. Cyk, cyk, cyk. I teraz zrobię sobie takiego ładnego, masnego screena, żeby było na miniaturkę. Cyk. Albo tak, na przykład jakoś, proszę bardzo, fik. I jeszcze te żywy by to mogło być, ale wszystkie chyba stoją utknięte tam gdzie są utknięte. No, a to nie mało czasem przyjeżdżać na ten peron tutaj, halo? Halo, terminale. Gdzie tutaj się to... Moment, czemu ja tego nie widzę? Terminale. Pierwszy to jest ten, rozumiem. Bromley Bebington. Terminal pierwszy. Czemu ja tego nie widzę teraz, halo? Linię mi pokaż. No, o, tak, tak, tak. Te tutaj szynobusy miały sobie tu przyjeżdżać chyba. Chyba, że były tu już za długie na to? Nie wiem, zobaczymy, bo akurat jeszcze tutaj jedzie właśnie jeden. Zobaczymy, jak się ładnie pomieści. Czy się pomieścisz, czy się nie pomieścisz? Bo ja już nie pamiętam, co tu się działo. Pomieści się, dobra, spokojnie. Teraz tak, idziemy ponareperować te żywe, które pewnie tutaj wszystkie stoją. Nie, jeden tu stoi, nie może wyjechać, bo stacja jest za krótka. Tutaj jadą beczki. A beczki są chyba jeszcze takie brudne, obskurne. No takie dosyć trochę tak. Stan źle. Dobra, ustawimy ci mordo utrzymanie może lepsze troszeczkę, wam obu w sumie. Skonfiguruj utrzymanie. Utrzymanie damy na wysokie. Dzięki czemu emisje będą trochę lepsze. Tego chyba w ogóle zmodernizowałem. Czemu ty nie jedziesz? Ty byś się dał radę tam przejechać, kurde, ziomek. Dobra, no nic, trzeba zrobić remont. Pauza. Tylko chyba... A mogę usunąć spod pociągu. Ten się tam cofnął troszeczkę i się skompresował tak delikatnie. O, to jest bardzo ciekawa koncepcja, powiem wam. Wagon towarowy z kabiną maszynisty, w sensie taki tak bardzo ciekawy, szynobus taki, ale towarowy, podoba mi się ta koncepcja. Ja myślę, że tę koncepcję trzeba wprowadzić w życie po prostu. Trzeba wprowadzić w życie i wrócić do przewozów drobnicowych na kolei, to by był dobry pomysł. Szynobusy się sprawdzają w miarę, także myślę, że takie szynobusy towarowe też by się sprawdzały, nie? Kurczę. Dobra, tutaj no bez przesady możemy zrobić zwykły, standardowy tor do 120. Tutaj raczej w te perony nic nie będzie wjeżdżało z nie wiadomo jaką prędkością. To chyba by wystarczyło gdzieś tak dotąd. Teraz perony. Doczepimy tutaj nowe perony, a tu już mi się nie chce całej stacji modernizować. Przynajmniej jeszcze w tej chwili, na razie. Tu by mogła być taka, kurczę... Taki kniw by mógł być.
I wtedy to byśmy sobie usunęli, cyk. Tutaj byśmy sobie zrobili tor w ten sposób, cyk. O, trochę taki dosyć ostry łuk tutaj teraz jest i dosyć tak pod górkę dosyć jest, ale żeby tutaj rozjazdy były fajnie ustawione. Budowa nie jest możliwa, jak to? Dlaczego? Dlaczego budowa nie jest możliwa? Czy to jest jakiś kruciak? Nie, nawet nie. Mówiłem usunąć i zbudować jeszcze raz, to może się uda. O, dało się. Dobra, i teraz tak, tym... Tu trzeba jakoś coś chyba w ten sposób zrobić. Tutaj włączyć rozjazd krzyżowy podwójny, który będzie ultra ciasny w tę stronę. Pociąg do... Jakby tej długości pociąg jeździły z taką samą pojemnością, to byłoby fajnie nawet, nie? Dobra, nie wiem jaka tu będzie prędkość na tym rozjeździe, ale nawet nie chcę wiedzieć chyba. Tutaj potem jakoś tak sobie zrobimy, tu 60-48 na godzinę może być. I semafory teraz tak, tutaj dwukierunkowe, wyjazdowe, co prawda nie mają większego sensu, tutaj tak wiem, ale nie będą. Tutaj ten odcinek bez semaforów. I tutaj semafor jednokierunkowy, gdzieś tak, a tu już jest. Tu już jest, dobra, i tutaj też już jest. No to okej. No to okej. Tylko czemu ja ich nie widzę? Czemu mi w ogóle coś znika tutaj? Nie wiem, dobra. Chyba by było. Grę można puścić i tych tylko teraz biedaków tutaj ponaprawiać, w sensie zawrócić go tak raz, a nie, w ogóle. Ty byś musiał się trochę cofnąć jednak, mordeczko. Dasz radę sobie się cofnąć? Jak brak trasy elektrycznej? Jak to brak trasy? A ty na co czekasz? Czekasz na wolną drogę, no bo ten tutaj stoi. Ups, też żeby przyjechało kolejne. Ziomek, wiesz co? Ja bym ci musiał chyba taki tymczasowy kawałek toru tutaj gdzieś zrobić, żebyś to sobie mógł się stąd wydostać. Ja bym ci zrobił, kurczę, coś takiego. Ups, o! To jest ciekawe. Ale dobra, jadą. Jadą, kurde, jadą! Tryb turbo, niech tutaj się szybko posprząta. O, to też jest ciekawe, cały czas to jest bardzo ciekawe, co się tu dzieje. Ty sobie pojedziesz. To mogę już ci tu chyba usunąć z tyłka teraz, to nie, raczej się nic nie stanie. No dobra, czy tutaj się zepsuł rozjazd? Nie zepsuł się rozjazd, jest dalej, dobra. Jaką tu prędkość? 49 na godzinę, no dobra. Pomieścisz się tu teraz? Tak, doskonale. Pięknie się zmieścił, kurczę. Jaż się zatrzymał jeszcze z wrażenia. Aha, bo zapis był automatyczny. Dobra. Czemu nie jedziesz? Czekasz na wolną drogę, ale tutaj masz... Aha, bo tu jest jakiś semafor w ogóle stoi. A jego tutaj nie powinno być akurat. Cyk. A ty możesz jechać, ziomek. Ty masz... A, że na tamtego czekał. Może i w ten sposób tamten wyjechał. No to tu by można było, kurczę, albo kawałek dwutoru zrobić, albo po prostu podłączyć to bezpośrednio tutaj, a nie robić jakichś takich wiraży tutaj. Tylko, że tam chciałem, wiecie, ominąć, bo tu góra i tak dalej, tunel byłby nieopłacalny, czy tam coś, nie mam pojęcia. Dobra, lecimy zobaczyć, co tu jeszcze potrzebuje... Co tu jeszcze potrzebuje modernizacji? Te wszystkie... Ło, jaka szybkość. Te wszystkie pociągi chyba są... Tak, one są tutaj już wyremontowane, bardzo dobre są emisje. Natomiast dawno nie zaglądałem chyba tej. Nie mam pewności, czy tu przypadkiem jeszcze gdzieś nie jeździ jakiś parowóz. Aha, ja dobra, ja pytałem, czemu nie mam ikonek, lol, ale ja sobie wyłączyłem wcześniej, żeby z Chin'a zrobić. O tak, tutaj jeździ jeszcze ciufa. Tutaj jeszcze sobie śmiga Mallard, który już ma chyba milion lat. Stan jest bardzo zły, ale jeździ. Kopci niesamowicie, ale jeździ. No, także niestety musimy go też zmodernizować chyba. A jest tylko jeden pociąg na tej linii? Dobra, i ma 6 wagonów. Mallard i 6 wagonów, tylko jakby tutaj jeszcze była długość składu, to by było przezajebiaszczo. Ale niestety nie, jest podana przynajmniej ilość wagonów, tylko że wagony też mają różne długości. Zobaczymy, czy tutaj możemy to trochę dłuższe zrobić. Nie, tu przyjedzie ten Mallard jeszcze tylko. Pokaż, no. No... To i tutaj by się zmieścił wagonik. No te żywetu nie wsadzę, bo będzie za długi, kurczę. Dobra, zastąp pojazdy. Co my tutaj mamy? Elektryczna lokomotywa. Jaka pojemność w ogóle tego jest? Jaka pojemność tego pociągu jest? Halo, bo chcę się pośmiać. 120 osób, nie? Te żywy jest 144, a jest dużo dłuższy.
Dobra, ten jest chyba najszybszy. 200 na godzinę, kurde, trzeba by tu tory zmodernizować, żeby szybciej zapierdzielał. Dobra, dawaj. Zaraz o, 6 wagonów pasażerskich, tak? Tylko, że te są dłuższe od tych, dość długo, to może... Aha, pojemność mają o 2 osoby tylko większą, no to jest po prostu przepiękne. 17 osób, 20, 21, 22. Po co modernizować te wagony w takim razie, jak na cały skład mamy tam 6 osób więcej, czy coś, jak jest 6 wagonów? O! Bo prędkość większa, no wow. Dobra. To 4 wagony chyba tylko. 153 to już będzie chyba za... Chyba 140 metrów mają te perony tutaj, tak coś kojarzę. Kurde, no nie wiem ile. Ja muszę to sprawdzić. Jeden segment miał ile? Chyba anulowałem to wszystko teraz. To było, miało mieć ile? 160 metrów. Czy to ma 160 metrów? Ale mam na minusie kasę, ja pierdzielę. To ma 160 metrów, dobra, to jak to ma 160 metrów, czy Bromley też ma 160 metrów? Chyba tak, dobrze, to ma, Bromley też ma 160 metrów. Dobrze, że w sumie nawet i tak by mnie nie było, bym nie stać na modernizację teraz tej ciufy tam. Ten elektryczny też chyba troszeczkę już, no właśnie, czy bardzo źle, bardzo zły stan ma. Są tutaj koszmarne emisje w tym Bromley i trzeba tutaj Gretę przysłać, żeby zrobiła tutaj porządek, żeby nam zamknęła całą tę kolej w pizdu. I wtedy by było dobrze, no kurczę. Bo patrzcie, całe Bromley jest takie zakopcone. Moja piękna autostrada też troszeczkę tutaj teraz smrodzi. Bo oczywiście drogi, które były domyślnie zrobione, to one chyba w ogóle nie smrodzą, tylko moje, kurde, teraz. Ale tutaj co jest ciekawe... A nie, dobra, bo tu jest droga zaraz obok torów. Ja myślałem, że ta droga wiejska ma większe emisje niż autostrada, ale... Ale nie, no ale przynajmniej coś widać, coś tam tą autostradą nawet czasami jeździ, nie? To w sumie fajnie, to miło nawet. Dobra, muszę sobie na trybie turbo chwilę posiedzieć, niech tam pozarabiają, chyba że okazało się, że to utrzymanie większe jest na tyle większe, że teraz będzie zaraz przegrywalki. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Jak tam te rzeweki teraz? Jeździ to tutaj czy nie jeździ? Tutaj coś zasuwa właśnie. Tutaj się pewnie zatrzyma, bo tu mam takie dupiate... Nawet mi się udało akurat znaleźć wolny moment, jak było to pusto. Tutaj trzeba będzie objazdy kiedyś porobić jakieś, bo to jest dramat. Dużo pociągów tędy jeździ. Ta linia mogłaby sobie iść tam gdzieś, tylko że teraz mam autostradę właśnie. Tu będzie trzeba remonty porobić, bo tutaj jest teraz źle, bo dużo pociągów tutaj stoi dość długo i to nie, one nie muszą tak stać. Lepiej jakby nie stały, wtedy byłoby lepiej, fajniej. Mam minus 150 tysięcy jeszcze cały czas, już na plusie coś, dobra. Ten ciopąg tutaj sobie jedzie, tutaj czeka dużo ludzi. A wy czekacie na linię, akurat na to czekaliście co przyjechało, czyli ten TGV. 44 osoby ze 144. Tutaj 13. Może te pojemności nie są aż tak bzdurne? Na pewno nie są realistyczne. No ale biorąc pod uwagę, nie wiem, wielkość tego miasta może... To teoretycznie to jest dobra... Nie wiem. To ma na pewno jakiś głębszy sens, ja się po prostu tak dopierdzielam, bo mogę. Ale no... 44 osoby dalej jadą tutaj tym. Nie, no fajnie. Tylko te ciufę jeszcze, tego malarda niestety, ja bym stąd już wykolegował. Bo to jest już przestarzałe, smrodzi to, żadna tam linia zabytkowa, kurde. Chyba, żeby mu tam utrzymanie zwiększyć na full. Koszty utrzymania 2,5 miliona rocznie. A takie nowoczesne te one, to ile to tam potem... O, to zostało tutaj, utrzymanie, halko. Tego... gdzie tu jest utrzymanie? Tu jest. 5 milionów rocznie? Szkrob. Może tego malarda zostawić, tylko mu tam utrzymanie troszeczkę zwiększyć o 25%. Zostawić taką linię zabytkową jedną, żeby się Mikole cieszyli, kurczę, co? Można by zostawić. Wiecie co, ja go tak zostawię tutaj. Nie żeby mnie nie było stać po prostu na to, czy coś w tym stylu, ale... Dobra, tu jest, kurde. Halo, klikalkis. Uspokój się. Stan kilku pojazdów jest bardzo zły. Wiem. Ja wszystko wiem. Utrzymanie. Masz wysokie utrzymanie, proszę bardzo. Czy teraz stan ci się troszeczkę poprawi chociaż? Bo stan jest bardzo zły.
jakiś chyba nawet przerywa troszeczkę. Też chyba nawet dźwięk silnika jest troszeczkę taki gorszy teraz. Teraz się chyba poprawił. Stop! O! A tak, tutaj da się. Bo ja też kiedyś krzyczałem, że nie da się kamery ze środka zrobić, a da się kamery ze środka zrobić i takie bardzo ładne ujęcie na przykład z drona czy coś tam nakręcić. Oddalić się chyba też dało jakoś. Albo i nie. Nawet chyba lewym po prostu jakoś. Coś kliknąłem i też się chyba... A, lewym po prostu kliknąłem, dobra, i wróciłem tutaj. Nieważne, ja tu chciałem teraz... We mi to zostaw. Jaki stan? Zły. No to jeszcze może bardziej. Chyba, żeby go w sumie... Zastąp wybrany, bo ja mogę go zastąpić po prostu nowym alardem. Tak właściwie, ale nie, damy mu utrzymanie na bardzo wysokie. Koszty jest plus 50% wtedy. Ale jako zabytek kolejnictwa można by takiego ładnego malarda tutaj utrzymywać normalnie jeszcze w ruchu. Co prawda takim rozkładowym to może niekoniecznie, bo jak ktoś... Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie znam się. Dobra, stan jest zły. Na jaki stan to wskoczy, jak już zremontują? Bo to mnie ciekawi. Przy utrzymaniu bardzo wysokim. Że bez zmian. Cały czas stan jest zły. O! Średni. Dobrze. Średni stan może być. Na to się mogę zgodzić, że jest w średnim stanie teraz. To się mogę zgodzić. Mogę przyjąć taką. Które pojazdy są w stanie bardzo złym? Czemu mi się otworzył akurat ten malard w tej chwili? Pokażcie mi pojazdy, które są w stanie bardzo złym. Pewnie autobusy. W ogóle tu są stare jakieś te jeszcze graty. Można by je było chyba już czymś zastąpić w sumie, nie? Akurat nie. Dobra. Ten autobus z silnikiem diesla został wprowadzony, aby obsługiwać najbardziej ruchliwe linie w Pekinie. Dobra, w ślub. Ja chyba w ogóle wszystkie już mam te... Nie wiem, no ja je... Ła, to jest takie głośne. W ogóle tak linie autobusowe pokaż mi tylko. To nie są linie autobusowe, to są linie autobusowe. Czy te już upgrade'owałem? Zamieniałem? Prawdopodobnie. Drewno do Reading. Czy tutaj mamy jakieś nowe ciężarówki? Dostępne? No niekoniecznie. Dobra, no to nie mamy. No mógłbym je wszystkie zastąpić tym samym, co teraz jest. Tylko, że nie wiem, czy to ma jakiś sens większy. No możemy tak zrobić. Ostatnio to robiłem. Tylko, że to potem długo grałem, długo budowałem te wszystkie... Coś tam się wyburzyło właśnie. Długo budowałem te wszystkie autostrady. I to się już wszystko zdążyło zestarzeć. Pewnie można wybrać po prostu po pojeździe. A tutaj są cysterny i jeszcze... A to są jeszcze Ople. Ha! Tutaj są jeszcze Ople. Dobra, tutaj te Opelki sobie wymienimy za te rzeczy. Z plandeczką, proszę bardzo. A te Opelki sobie wymienimy na te cysterny. A co to jest? Są takie malutkie. Pojemność ma w sumie niewiele mniejszą. Ma 18 pojemności, to ma 21, a to jest chyba czterokrotnie albo ośmiokrotnie, nie wiem, większe, kurde. Dobra, flup, zboże, kurde, tirem, co tutaj jeszcze jeździ w ogóle? Many. Te many. To wszystko to samo. I zębatki do Dewsbury. Aha, tylko jeszcze jest taki temat, że ja tutaj taką trochę głupotę w jednym miejscu zrobiłem. Tutaj. I tutaj jeździ trochę za dużo ciężarówek, tylko że ja już teraz nie wiem, co gdzie jeździło, bo mnie tutaj dawno nie było w tym rejonie. W każdym razie, jak tu jeździło? Tam do Dewsbury jeżdżą zębatki i one potem wracają puste i mogłyby po drodze zaczepić o ten las, zawieźć to tutaj i potem stąd zabrać dechy tutaj i miałbym naprawdę dużo lepsze to rozwiązanie, tylko że na przykład może zębatek byłoby więcej do zawiezienia niż tego przywiezienia i gdzieś tam po drodze by to stało. Ale to by te raz, dwa, trzy, cztery obiekty można by załatwić jedną jakby linią po prostu, tak mi się wydaje, one by nie jeździły wtedy na pusto. Także w sumie chyba spróbujmy to zrobić. Drewno do Reading, czemu to jest w ogóle wykrzyknik przy tej linii, halo? Co tam? Aha, że jest dużo towaru jest. Dobra, zarządzaj linią, mogę ją usunąć. Drewno do Reading, usuniemy. Pojazdy na linii. Drewno do Reading, moment.
nie skonfiguruj, nie chcę skonfigurować tego. Drewno do Redding, dobra, zarządzaj pojazdami. Wszystkie sprzedamy. Pyk. I teraz drewno do Redding, linie, możemy usunąć. Drewno do Redding, gdzie jest drewno do Redding? Drewno do Redding. Usuwamy. Pyk. Dobra. To byśmy, może na to na pauzie w ogóle zrobię, żeby tu nie było jakichś dramatów zaraz. Drewno na serniki do fabryki. To się pięknie nazywa w ogóle. To. Zarządzaj pojazdami, cyk. Sprzedaj, tak. Pyk. Bo tu wszędzie chyba jeżdżą te same pojazdy, nie? One i wożą w sumie... Zaraz, bo moment, chwileczkę. Czy tu gdzieś jeżdżą otwarte, a gdzieś jeżdżą zamknięte chyba? Czy drewno można... Chyba drewno można w każdej wozić. Może tam pojemność troszeczkę jest mniejsza wtedy, czy coś takiego. Nawet nie wiem, dobra. Zarządzaj pojazdami. Zaraz zobaczymy. Najwyżej jeszcze... To nie są takie drogie rzeczy akurat przy pojazdach, żeby to jakoś mnie dużo tutaj kosztowało. Sernik do fabryki... moment, wróć. To. Zarządzaj pojazdami. Aha, dobra, sernik do fabryki, już jest pusta linia. Cyk. Dobra, i teraz jeszcze tutaj ta zielona. To jest... ta. Ją też można usunąć. Teraz została mi fioletowa linia. I ta linia się nazywa... Jak się nazywa ta linia? Zębatki do Dewsbury. To teraz nazwiemy... nie wiem, combo 3 miliardy, pierdyliardy czy coś takiego. Teraz tak, pojazdy. Pojazdy są, myślę, że dobre. Teraz trzeba by te linie troszeczkę zmodyfikować. Trzeba by tak, dodać stacje, po pierwsze. A jak one sobie jeżdżą już z tymi zębatkami tam do Dewsbury, to jest jedna trasa. Ale potem tak, po Church Street jedziemy sobie tutaj, do Dewsbury dół. Tutaj się ładujemy, co tam mamy, i to drewno stąd zawozimy do tartaku tutaj. I potem z tego tartaku tutaj jedziemy tu z powrotem, nie? Czyli to po prostu taka linia by wystarczyła teoretycznie, żeby to dobrze działało. Chyba. I teraz, no chyba by było, nie? Właściwie. Dobra, no zobaczymy, jak to teraz będzie działało. Najwyżej się dokupi więcej ciężarówek, to by chyba był nawet dobry pomysł. Żeby tutaj dokupić jeszcze parę ciężarówek. Do pełna chyba się nie ładują. Chyba nie czekają na załadunek. Nawet nie wiem. Dobra, kupujemy sobie jeszcze tutaj parę takich. Ciężarka z plandeką, wszystkie towary, tak. Tylko ta ma trochę większą, ale tutaj drewna się nie da załadować na to. Ciekawe. Dobra. Jeszcze 5 kupimy sobie takich. I damy je na linię combo 3 miliardy. Tam jest trochę mniej zer, tak wiem. Dobra, no i pojechali. Ty tutaj jedziesz, widzę, 10 na 17 zębatek jest, dobrze. Teraz sobie jadą w tamtą stronę, jak będą wracać, to sobie będą ładowali tutaj, mam nadzieję, co tam trzeba. Czy ty się naładujesz drewnem? Tak, załadował się drewnem. No to dobrze, no to chyba by działało. Popatrzymy sobie jeszcze na tego kolesia tutaj, co jedzie. Co on tam będzie robił. Ciekawego, na trybie turbo oczywiście będziemy patrzeć. Jedzie. Na razie jeszcze jedzie. To dobrze. Bus musi latać, ciężarówka ma jeździć, czy coś takiego. No i tutaj sobie ładnie rozładujesz drewno i załadujesz deski, mam nadzieję. Tak. O! I to nawet całkiem żwawo, kurczę, trwało. Tylko szkoda, że nie załadował się do pełna, jak tam jeszcze stos leży cały tego. No, podoba mi się to, dobra. No byłem, trochę tu przydzbaniłem, że zrobiłem 4 linie zamiast po prostu jednej. Ale teraz już będzie dobrze. Teraz już dobrze będzie. 133 drewna. O, tu można by było jeszcze parę tych ciężarówek dokupić. Tak, chyba tak, czy tak, zobaczymy. No jak, kupię jeszcze ze 4, nie wiem, przynajmniej. Kupię jeszcze ze 4 i będzie. A to na razie to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Na razie.